Dzień dobry, witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo, projekt, w którym razem z Agnieszką dzielimy się informacjami. Które zdobyliśmy swoje drodze do zdrowia. My się cały czas edukujemy, cały czas poszerzamy swoją wiedzę, ponieważ chcemy być coraz lepsi w tym, co robimy i chcemy pomagać jak największej liczbie osób. Bardzo się cieszę, że tutaj wskoczyłeś, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo poważnej rzeczy. Bardzo poważnej rzeczy, która chodzi cały czas mi po głowie i szukam słów, żeby to ubrać najlepiej, jak tylko potrafię. I mam nadzieję, że zachęcę Cię do tego, żeby to przemyśleć i żeby porozmawiać przede wszystkim ze swoim lekarzem. Przede wszystkim z osobami, które podejmują się leczenia. Bo widzisz, my w projekcie odmładzania na surowo nie podejmujemy się leczenia. My tutaj dzielimy się swoją wiedzą. Przekazujemy rzeczy, z których Ty możesz skorzystać lub nie. Przekazujemy mnóstwo materiałów. Jest mnóstwo rzeczy, które nakręciliśmy już. Jeśli chcesz odzyskać zdrowie, czy poprawić swoje funkcjonowanie, po prostu potrzebujesz zebrać wiedzę z naszego kanału. Tutaj jest mnóstwo materiałów. Na przykład jeśli masz problemy z nowotworem w swoim ciele, po prostu potrzebujesz wejść na YouTube'a, nie możesz obejrzeć tylko jednego filmu na temat nowotworu. Potrzebujesz pisać odmładzanie na rak albo nowotwór. I jest to najmniej 10 materiałów na ten temat, bo później jeśli obejrzysz ten filmik, to będziesz miał materiały tylko wyrwane z kontekstu. A ja chciałem tylko pokazać, że jestem już w Polsce i oczywiście na bosaka, ponieważ na bosaka, to jest najważniejszy rytuał z samego ranza. Ja już dzisiaj byłem dzisiaj rano tutaj, na Instagramie się z wami dzieliłem, ćwiczyłem już dzisiaj rano. Było okropnie zimno, około zera, nie wiem czy teraz jest jeden, ale cały czas można chodzić po yy, yy, nawet takiej chłodnej ziemi. Robert, Robert 5 lat temu miał zawał, choroba serca, wieńcówka. Typowy polak, który odżywia się w tradycyjny sposób, przechodzi zawał i zaczyna się go leczyć. Przechodzi zawał, przechodzi, robi mu się bypassy, robi mu się stęty, zaczyna się go leczyć, wprowadza mu się mnóstwo leków na obniżenie cholesterolu, na krzepliwość krwi, na trójglicerydy, po prostu masę, masę badań, masę leków, masę rzeczy, które się do niego wprowadza i prowadzi się go w taki tradycyjny sposób. Czyli typowa wieńcówka, przeprowadza się po prostu w nim to, co generalnie medycyna dzisiaj stosuje, czyli takie działanie prewencyjne. Coś się wydarzyło, potrzebujemy danego pacjenta wyleczyć. I za to bardzo mocno dziękuję medycynie, że poszła tak daleko, że jest w stanie osoby, które są niedoinformowane, po prostu. Uratować. Czyli jestem bardzo wdzięczny tutaj wszystkim chirurgom, osobom, które wiedzą, gdzie przeciąć, gdzie przeciąć, gdzie wstawić, gdzie wstawić daną rzecz i tak dalej. I za to jestem wam wdzięczny i za to jestem wdzięczny tym osobom, które się tego podejmują. Natomiast co robi dalej medycyna? Medycyna robi dalej. Zaklejanie bandażem. Nakleja po prostu naklejki na tego Roberta. Na szczęście Robert okazuje się po pewnym czasie, że dostaje następnego zawału. E, pomimo tych wszystkich zabiegów, które tam zostały, prze, zostały na nim przeprowadzone, w przeciągu 6 miesięcy przychodzi następny zawał. E, I ten zawał praktycznie kończy się śmiercią. Jakimś cudem, jeszcze, jeśli takie coś można powiedzieć, Robert przechodzi ten drugi zawał. Ale już nie chce iść tym samym kierunkiem. Szuka innych rozwiązań. Na szczęście y, trafia na y, książkę która opisuje tzw. China Study. Jest to książka, która opisuje, jak to lekarze udali się do, do Chin i po prostu zauważyli, że wprowadzenie bardzo dużej ilości mięsa, jak również przetworzonych pokarmów u Chińczyków, zaczęło powodować to, że Chińczycy zaczęli chorować i to bardzo mocno. Zastosował rzeczy, które były w książce, znalazł innych lekarzy, którzy po prostu leczą, leczą. Sugerują i w jaki sposób może zmienić dietę, żeby uzdrowić swoje ciało. Co się dzieje? W przeciągu roku Robert e, traci 70 kg ze swojej wagi. E, odstawia leki, odstawia leki na cholesterol, odstawia leki na nadciśnienie, e, e, odstawia leki oczywiście pod nadzorem lekarzy. Okazuje się, że tych wszystkich rzeczy już nie potrzebuje, zmieniając tylko dietę, zmieniając to, co po prostu je. I okazuje się, że w przeciągu roku Robert jest w stanie zadbać samo o swoje zdrowie. Oczywiście pod nadzorem czymś, tak? Jest w stanie zmienić swoje nawyki żywieniowe i nagle już nie jest pacjentem, któremu grozi natychmiastowa śmierć przy następnym zawale, tylko jest osobą, która już wie, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie. Już wie, w jaki sposób nie brać tych wszystkich zbędnych chemicznych związków. Już wie, w jaki sposób zadbać o siebie i on już faktycznie zmienił fundamenty w swoim ciele. Jego ciało jest zupełnie inaczej zbudowane, jego ciało już samo dba o siebie. Zrobił to dla siebie przede wszystkim, tak? Zrobił to dla siebie, ponieważ chciał dalej żyć. A zrobił to też dzięki temu, że natrafił na książkę. Zrobił to też dzięki temu, że być może natrafi na taki kanał jak nasz i będzie mógł coś naprawdę w swoim życiu zmienić. Ale dlaczego tak jest, że my. Niezależne osoby, czyli kanał Odmładzanie na Surowo, jak również inne kanały, które w jakiś sposób chcą zachęcić Cię do zmiany swojego stylu życia. Dlaczego my musimy to robić i dlaczego powinniśmy to robić? Czy nie, tego nie powinien robić ktoś inny? Czy tym nie powinien się zajmować zupełnie ktoś inny? Bo skoro badania naukowe które są po prostu badaniami naukowymi. Dzisiaj świat się opiera na badaniach naukowych. Często piszecie do nas, Mariusz, jak mówisz o czymś, to wklej pod spodem badania naukowe. Ja nie mam na to czasu, wybaczcie. Ja te badania naukowe zbierałem przez x lat. Część z badań po prostu gdzieś tam przeczytam, są po angielsku, nie wklejam ich zazwyczaj. Natomiast badania naukowe sugerują bardzo wyraźnie, że jakiekolwiek... Jakakolwiek angioplastyka wieńcowa, czy, czy inne y, sprawy, y, które robi się dla pacjentów, którzy wpadają do, y, po prostu przez przypadek do lekarza, wcale nie przedłużają ludziom życia. One wcale nie przedłużają ludziom życia. Czyli osoby, które robią takie y, zabiegi lub nie robią, żyją tyle samo, żyją tak samo długo. Dlaczego tak jest? Ponieważ te wszystkie zabiegi, te wszystkie bypassy, stenty, te wszystkie leki, które nam się daje i tak dalej, to jest tak jak przyklejać plaster, to tak jakby bandażować czyjąś nogę. To nie jest żadne leczenie, to jest po prostu zadbanie w danej sytuacji o to, żeby przedłużyć komuś życie o 5 minut. My rozmawiamy w projekcie Odmładzanie na surowo o przedłużeniu Tobie życia o 50, o 50 lat. My mówimy tutaj o tym, że zmiana odpowiedniego, wprowadzenie odpowiedniego stylu życia nie typowej diety, nie takiego chwilowego jakiegoś tam wprowadzenia jakichś tam dodatkowych rzeczy, czy zmiany czegoś i tak dalej. Tylko zmiany po prostu całego stylu życia przedłuży Tobie życie o kilkadziesiąt lat. Dlaczego my się musimy tym zajmować? Czy nie powinien by ktoś inny się tym wszystkim zajmować? Dlaczego nie mówi się o tym ludziom, że taki zabieg, że te wszystkie sprawy związane z sercem, te wszystkie zabiegi, które w tak wspaniały sposób robią lekarze... To nie jest coś, co uratuje ci życie w dłuższej mecie, w dłuższej perspektywie. Mam nadzieję, że rozumiesz, co chcę przekazać. To jest uratowanie życia w tobie w tym momencie. Natomiast, jeśli nie zmienisz swojego stylu życia, to za moment spotka cię to samo. Ponieważ to nie jest leczenie, to jest tylko ratowanie ci życia. Dlaczego nie mówi się o tym ludziom? Dlaczego, nie mówi... Dlaczego ludzie o tym nie wiedzą? Dlaczego pacjenci o tym nie wiedzą? Dlaczego każdy nie jest poinformowany, że nie musi mieć zawału serca czy wylewu? Dlaczego nie jesteśmy poinformowani, że nie musimy przechodzić zawałów serca? Dlaczego nie jesteśmy poinformowani, że nie musimy mieć wylewów? Dlaczego nie jesteśmy poinformowani, że te choroby, jeśli faktycznie zaistnieją, są bardzo łatwe do cofnięcia? Dlaczego nam się o tym nie mówi? Dlaczego nie zajmujemy się zapobieganiem, a leczeniem? Dlaczego czekamy, aż pacjent po prostu wyląduje w szpitalu i będzie, się go, i będzie można go leczyć? Dlaczego się na to czeka? Dlaczego się nie wprowadza y, jakichkolwiek programów w tym momencie, programów żywieniowych, programów, które mogłyby naprawdę ratować całe społeczeństwo? Dlaczego się tego nie robi? Jak myślisz? Dlatego, że nie ma w tym kasy, w tym nie ma po prostu pieniędzy. Ratowaniu zdrowia y, inaczej w przedłużaniu życia czy w uzdrowieniu nie ma pieniędzy. Pieniądze są w leczeniu, w ciągłym leczeniu. Wszelkie leki, wszelkie zabiegi, które są zrobione na naszym ciele w momencie, kiedy musimy już to zrobić, za tym idą pieniądze. Czy to idą do szpitala, czy to idą do lekarza, czy to idą po prostu do osób, które się tym wszystkim zajmują. I to jest ok, Bo jeśli ratujesz nam życie, no to potrzebujesz dostać za to pieniądze. Natomiast chciałbym, żebyś wiedział, że to nie jest uzdrowienie, że tam nie ma żadnego uzdrowienia. W to nie jest wpisane żadne uzdrowienie, ponieważ tak jak podkreślałam już to kilkakrotnie. Uzdrowiony pacjent to stracony klient. I jakiekolwiek leki, które w tym momencie zażywamy, ja na szczęście nie zażywam żadnych i nigdy mam nadzieję, że nie będę musiał zażywać. Jeśli będę prowadził ten styl życia i będę dalej doprowadzał swoje ciało do homeostazy, to nigdy żadne leki nie będą musiały się pojawić w moim ciele. Ale jeśli jakiekolwiek leki dzisiaj zażywasz, to zastanów się nad tym, czy one coś robią. Czy one są, czy o czym one są tak naprawdę w twoim życiu? Co one mają zmienić? Co mają tak naprawdę naprawić? I zapytaj się swojego lekarza, czy jest jakiś sposób, żeby zrezygnować z tych leków. Czy jest jakiś sposób, żeby zrezygnować z tych leków? Czy jest jakiś sposób, zmiana stylu życia, tak jak Robert zmienił swoje, swoje życie i dzisiaj już wie, jak zadbać o swoje życie. On dzisiaj już uratował swoje życie, swoje, swoje, i uratował się przed swoim następnym zawałem. Minęło już 5 lat od ostatniego jego zawału. I on dzisiaj jest wspaniałym człowiekiem, czuje się świetnie. Czuję się świetnie, mam mnóstwo energii. Nie ma żadnych leków, ani na cukrzycę, ani na ciśnienie, ani po prostu żadnych leków. Doceniam lekarzy za to, że potrafią ratować nam życie. Doceniam też te wszystkie osoby, które chcą nam ratować życie. Wiem, że czasami w filmach, dziś nam może się przejęzyczę, bo robię to, bo robię to na żywo. Dużo emocji w tym wszystkim jest. I czasami może wam się wydawać, że jestem przeciwny lekarzom. Ja wcale nie jestem przeciwny lekarzom. Ja jestem przeciwny systemowi, który nie uczy lekarza, co ma pacjent jeść, żeby nie chorować. Lekarz nie dostaje żadnych informacji na studiach, co ma zjadać pacjent, żeby już nigdy nie mieć zawału serca. Co ma zmienić, jaki ma styl życia wprowadzić pacjent, żeby nie musiał brać leków do końca życia. I oto jest największy żal we mnie, to jest największy żal, który mam do dzisiejszego, dzisiejszego systemu, że system nie jest zainteresowany twoim zdrowiem. System jest zainteresowany tym, jakie leki będą wprowadzone do jakich placówek zdrowia i w jaki sposób będzie można tego pacjenta w nieskończoność leczyć. Jeśli nie weźmiesz się za siebie sam, jeśli nie zrozumiesz, że to wszystko jest oparte o zarabianie kasy, a w tym wszystkim Twoje zdrowie tak naprawdę się nie liczy, no to nie pożyjesz długo. Niestety. Na szczęście jest coraz więcej. Jest coraz więcej osób, które skorzystają z naszego projektu, ale nie tylko. Na przykład, przecież jest mnóstwo osób, które robią to już od wielu lat. Takich na przykład jak profesor Tombak. On nam uratował życie. To, był pierwsza, to była pierwsza osoba, do której dotarliśmy. On ma kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy Polaków, którzy już wyzdrowieli dzięki temu, co on się dzieli. Myśmy przyszli z nowym powiewem, z, nową, z nowością, z nowościami. Dotarliśmy do osób, do których być może Tombak nie dotarł. Wcześniej był Gerson i inni. I po nas też pewnie będą następne osoby po nas też będą następne osoby, ale Ty jesteś najważniejszy tutaj. I pamiętaj o tym, że to Ty możesz jedynie zadbać o swoje zdrowie. A to, co robi lekarz, to może uratować Ci życie w danym momencie, jeśli nie byłeś doinformowany, jeśli nie byłeś poinformowany. Natomiast, jeśli bierzesz dziś jakiekolwiek leki, czy przechodzisz jakiekolwiek zabiegi, które niby mają, niby mają dzięki którym masz niby odzyskać zdrowie, to po prostu zapytaj się dwa razy swojego lekarza, czy możesz zrobić coś innego, czy możesz zmienić swój styl życia. Czy możesz zrezygnować z pewnych pokarmów? Czy możesz zmienić sposób, w jaki jesz, po to, żeby po prostu wyzdrowieć? Ale tak naprawdę wyzdrowieć na zawsze. Nie na chwilę, nie na pięć minut. Nie tak jak Robert za pół roku mieć następny zawał. Po prostu na chwilę. To są wszystko zabiegi na chwilę. Teraz czas na to, żebyś zadbał o siebie. A jeśli to się wszystko nie zmieni, to moim zdaniem powinniśmy zgłaszać to w jakikolwiek sposób do sądu. Bo to jest takie żywe ludobójstwo. Bo skoro są, jest wiedza, skoro są badania naukowe, które potwierdzają to, co mówię, i jest mnóstwo lekarzy na świecie, którzy pomagają swoim pacjentom wyleczyć wieńcówki w jakikolwiek sposób, zmieniając po prostu dietę na dietę warzywno-owocową, i tego się nie stosuje, to dla mnie to jest po prostu ludobójstwo. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Mam nadzieję, że się podzielisz. Mam nadzieję, że dołączysz do subskrybentów. Mam nadzieję, że puścisz palucha serducho, wtedy ten film dotrze szerzej. Jestem z powrotem w Polsce i zaczynam ostro nadawać. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.